Kiedy na ostatnim programie Marcin Najman był naszym gościem, dodzwoniliśmy się do pana Jacka Murańskiego i jak to powiedział Lizak, na samym końcu pan Jacek uruchomił czwartą gęstość, był tak wściekły i tak wrzeszczał do telefonu, że nic się nie dało już praktycznie zrozumieć. Chciałem zapytać, co w Marcinie Najmanie powoduje u pana aż tak wielkie emocje? Wszystkiego dowiesz się w środę, o ile nie będziesz przeszkadzał. Będę, oczywiście, że nie będę. No więc zostawmy to wszystko widzom, żeby dzisiaj tego nie zakrzyczeć, bo to będzie absolutna deklasacja, najpierw mentalna i merytoryczna w środę, tak jak na tym jego popychle stonodze, którego zmiażdżyłem w sądzie, a w sobotę 9 marca będzie już taka realna egzekucja 9 marca. Zacznijmy. Czyli znowu puścili go z tej choroszy bez leków, ja tak się tak podejrzewałem. A propos, tylko jeszcze się wtrącę, oczywiście, że przeszkadzać nie chcemy, chcemy, żeby brzmiały wszystkie dyskusje jak najbardziej u was. Natomiast powiedział pan o Zbigniewie Stonodze. Zbigniew Stonoga napisał w tym samym czasie na czacie: Marcin, wypłać Lepca Murańskiemu. Ja już mu wypłaciłem, teraz dostanie wpierdol w tym, w klatce. A ja tylko chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy Marcin nie przerywał Jackowi, tylko uśmiechał się nawet pod nosem. Nawet coś powiem wam, taki zrobię ukłon dla kibiców dzisiaj. I daję słowo honoru. Możesz wyjść do face to face, nie uderzę cię. Zrobimy face to face. A jednak dalej. Od razu, Marcin, od razu? To od razu. Może. Dobra, dobra. A teraz. Nie uderzę cię. Jeszcze raz. Wyłącz sygnał. Nie uderzę cię, chodź. A ty mnie... Daję słowo honoru, teraz, że go nie uderzę. Ty i honor, teraz tak, po pierwsze. Żeby wszystko było jasne. Jeżeli ty, Najman, masz taką narrację, że ja tu nie wychodzę, bo się ciebie boję, to ci muszę powiedzieć taką rzecz. Dzisiaj zakończyłem całą, no, może nie aż tak dużo jak dla zawodowców, ale 30 sparingów z chłopem, naprawdę z Biokiem, z którego zorganizowali mi moi trenerzy. Krzysiek kolega Gryta, z Legii Cudzoziemskiej przyjechał? Krzysiek Gryta. No nie, z Trójmiasta, naprawdę mocny Biok. Ale też muszą w Legii Cudzoziemskiej. Krzysiek Gryta i Filip Miszak. I prawdziwe a to sparingów. Są te treningi, co pokazywałeś dzisiaj rano? To, co cię po tym brzuchu bił? To on cię tam tak naprawdę macał po tym brzuchu? O tym mówisz? Prawdziwych sparingów. Jeżeli ty to Najman, wyglądało jak gimnastyka w choroszy. Jeżeli Najman, jeżeli ty wierzysz, to naprawdę, że ktokolwiek się ciebie boi. Ale ty jesteś dla mnie na dwa strzały. No przecież ja cię rozpierdolę dwoma strzałami. I zobaczysz to w sobotę. Czy nie zobaczysz, tylko ci opowiedzą, bo ty już będziesz spał, ale... Ty jesteś normalnie na dwa strzały. Lewy, prawy. Lewy, prawy. Ty, ja widzę ten... I stary cep skasowany, no. Ale ty sobie te bajki możesz opowiadać. Powiem ci nawet tyle. Jak ty tego Freda, tak jak tego Freda marszysz na tych tarczach, bo tam bijesz tego Freda, trzepiesz, tam się macacie na tych tarczach, ty to nazywasz sparingami. Pusty śmiech mnie ogarnia, ale załóżmy, że ty w to wierzysz. Ja chciałbym zobaczyć, dzisiaj był akurat ostatni, były najlżejsze, najbardziej lekkie rundy sparingowe. Ty byś, chłopie, tam nie ustał. A jak już rozmawiamy o tym i... Mówię o prawdziwym... Dobrze, ale... a jak już rozmawiamy o tych twoich podbojach, wszystkich wojskowych, opowiedz coś jeszcze z frontu Legii Cudzoziemskiej. Na pewno służyłeś tam w północnej Afryce. Opowiedz jakieś historii trochę żołnierskich. Kudemą? Ceny pasą są? Wszystkiego się dowiesz, idioto. Kudemą? Wszystkiego się dowiesz. Kudemą? Pasą są. Ciebie się nawet rodzony brak wyrzekł. Ty gangrenów wstręta. Rodzony brat się ciebie wyrzekł. O wszystkim się dowiesz, ty, mój brat, o wszystkim w środę. Tak. Wszyscy. O tych dzieciach. Wszyscy są źli, tylko ty jesteś dobry. O dzieciach, o tych rzeczach, o których mówiłeś, o majciarzu. O wszystkim się dowiesz, a przede wszystkim o swoich postępkach. Bo ja nie będę, ja oczywiście swoje też wyjaśnię przed całą Polską, bo cała Polska... Jak gdybyś miał swoje postępki wyjaśniać, to by ci pół miesiąca nie starczyło. Dwie godziny i ta zasada jest taka. I Wodarze, i Kaniowski też już to wie. Jeżeli to nie będzie miało reguł normalnych. Ja mówię, ty słuchasz, ty mówisz, ja słucham. Ciebie naprawdę pojebało, ty cymbale. Jeżeli nie będzie kim miało... ty kurwa jesteś? Przecież ty byłeś zwykłym szeregowcem w Legii Cudzoziemskiej. Ty kurwa na baczność przed kapralem stawałeś. Baczność, kurwa! A widzisz, głupeczku. Troszkę wyżej, no ale... Troszkę wyżej, ty, kudemon, pana pasą są. Na wszystko przyjdzie czas. I powiem ci, że nie będziesz tak się śmiał. Prowokator! Nie będziesz się śmiał tak w środę, ale nie, no a już w ogóle po sobocie to ci nie będzie. Dlaczego się śmiać? To jest twój język francuski, kurwa. Nauczył się, jak był na frontach Legii Cudzoziemskiej. Słuchajcie, to jest niesamowity wojak, naprawdę. Mówili na niego lew pustyni, kurwa, no. Czy mi się wydaje, Marcin, że ty jesteś kolejną osobą, która w to nie wierzy? Bo już niektórzy naprawdę? Zarzucali. Naprawdę? Jestem tylko ja, że w to nie wierzy? Nie, powiedziałem, że już jesteś nie pierwszą osobą, która już coś takiego zarzucała panu. Co Jackowi pan powie? Lew pustyni, zobacz na niego. Te wszystkie blizny od tych ran, granatów, kurwa. Tylko ten jeden musiał tak przypierdolić mu gdzieś koło głowy, że cymbała prosto do Choroszczy zawieźli. Zrobił jakieś kurwa uderzanie, jakieś macanie po brzuchu i on uważa, że stoczył 30... Jak słyszeliście sami, 30 sparingów stoczył. No debil, kurwa, debil. 30 rund sparingowych. Rund 30 zrobiłeś. Cymbale, przecież ty nawet liczyć do tylu nie umiesz, kurwa. A już niedługo kolejna edycja stand-upu Marcina Najmana, który sobie tutaj doskonale. Ale to nie stand-up, kudemon! Przecież same fakty, czy nie słyszałeś, jak on wywiadów po francusku udzielał? Słyszałem. Słyszałeś czy nie słyszałeś? Słyszałem. Sende pasą są? Si, claro. Mais oui.
Natomiast, kiedy powiedziałeś Marcinie, że lewy, prawy wystarczy, to bardzo się pan zaśmiał, panie Jacku. Dlaczego? Nie, bo ta popierdółka wierzy w te swoje historie, tak naprawdę. Tak, kurwa, naprawdę. No. On tu wierzy, ja pierdolę. Nie, jedyne w co wierzę, to w twoje dokonania, w tym twoim plutonie w Legii Cudzoziemskiej. Te historie wojenne, powiem ci, film Rocky, Rambo. Film Rambo kręcili na podstawie jego przygód. Już ty nie znasz żadnej. Naprawdę, mówię wam poważnie. To, a Rocky był? Jakbyście go kurwa posłuchali, to Rambo to był kurwa tak, malutki taki był kurwa. Nie to Jaca Plugawy kurwa. Bo Rocky był o tobie, to wszyscy wiemy. Rocky to wiadomo, to tam się nawet nie ma pod, wiesz, nawet nie ma co porównywać. No. Ale Marcin, chciałem zapytać, bo wydarzyło się coś, co jest myślę, że dosyć abstrakcyjną rzeczą. Co się przynajmniej patrząc na to, jak bardzo ty jesteś przekonany o tym, że ty tutaj przeciwnika zmieciesz po prostu w pracy. Zobacz, 1,98 na ciebie kurs jest wyższy niż na Jacka. No ale co ty sądzisz? No ale powiedz mi, i to jest, to nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do tego pijanego, który te kursy ustalał. No przecież no, jest taka zasada, no piłeś nie jedź, piłeś nie układaj kursów, no kurwa. Marcin, ale od pijanych się odpierdziel. Proszę. Tu mamy fachowca, bobowca. Szeryf przemówił. Na im spokój, tak? Słuchaj, to jest moja armia. Przed drugą walką z Pawłem Jóźwiakiem te kursy były znacznie bardziej skierowane na Pawła. Także to chyba ustalał ten sam gość, bo jak rozumiem, to ten sam bukmacher. Ja się chciał jeszcze dowiedzieć, dlaczego nie walczycie w MMA, tylko w boksie, czyli płaszczyźnie, w której zawodowcem był Marcin Najman. No właśnie dlatego, żeby cała Polska zobaczyła, że żadnym zawodowcem nie był, nie jest, ale, nie będzie. Ale co ty pierdolisz, debilu skończony? Przecież ja od dawna powiedziałem, że ja się już nie nadaję do boksu po tych moich wszystkich kontuzjach i po tych wszystkich latach boksowania. Po prostu się spierdolina obawia. No to powiedz tak, jeżeli tak rozmawiamy, to powiedz tak szczerze. Jeżeli są w tej rundzie czwartej, która nie ma czasu, jest no limit, są stompy, są soccer kicki, to dlaczego się nie zgodziłeś na kopnięcia? Powiedz ty, osraj dupo, dlaczego? Dlaczego nie ma w naszej walce kopnięć? Bo to ja ustalam zasady. Bo ty ustalasz zasady? Nie, bo to ty jesteś taka pizda. Tak, nie zgodzi. Soccer kicki są stompy, czyli najbrutalniejsza formuła. Nie, to nie jest najbrutalniejsza. Najbrutalniejsza to by była z kopnięciami, z parterem i to by było najbrutalniejsze. Ponieważ będziesz, ale ty jesteś zwykłą pizdą i dlatego nie ma tych. Ale ty jak nie pobluzgasz, to nic nie potrafisz przekazać. Zabroniłeś kopnięć, zabroniłeś low kicków, bo po tym jednym low kicku bym ci kurwa tą nogę połamał, tego patyczka kurwa. A właśnie teraz jeszcze raz powtórzę, po to, żeby upokorzyć się w twojej podobno koronnej formule, jaką jest boks. Boks to jest w dużych rękawicach, nie w małych. Ty cymbale jeden i nie w oktagonie, a w ringu. Ty nawet tego nie rozróżniasz? A ty z Casio biłeś się w dużych czy w małych rękawicach w boksie? A chuj cię obchodzi, ty typu. A w czym się biłeś z Casio? W boksie? To jest dużych czy w małych? To kurwa interesuje, ty cymbale. Dałem proste pytanie. Biłeś się z Casio w dużych czy małych? Ja mam też bardzo proste pytanie. Na ilu bitwach odniosłeś obrażenia podczas swoich wojaży w Legii Cudzoziemskiej? To jest takie bardzo poważne pytanie. Nie usłyszałeś dobrze odpowiedzi. Nie usłyszałem? Na wszystko przyjdzie czas. Już mówiłeś o tym? Na wszystko przyjdzie. Ale ty rozumiesz, że odpowiadałeś wtedy po francusku. Coup de mon, pene passant son. Chciałbym, żebyś to po prostu nam przetłumaczył na język polski. Na wszystko. A powiedz mi jedną rzecz. Na wszystko chłystko przyjdzie czas. A czy mógłbyś odpowiedzieć nam albo wyjaśnić, bo tutaj jest wielu ludzi, którzy znają język francuski, ale jest również wielu, którzy nie znają. Czy mógłbyś im wyjaśnić, co znaczy coup de mon? Na wszystko przyjdzie czas. Ale nie, to jest proste pytanie. Jedno. No co znaczy coup de mon? Odpowiedziałeś, no. Może właśnie odpowiedział. Co to znaczy? Mina przeciw piechotnia. Co to znaczy? Czołg? Co to znaczy coup de mon? A kto pyta? Nie, ja ci powiem, co to znaczy. To znaczy to, że jesteś tak spierdolony, kurwa, kłamcą. I to tylko tyle o tym znaczy. W ogóle jak ci nie wstyd, kurwa, pierdolić te bzdury. Przecież ty nawet słowa po francusku nie umiesz. Brat ci dał książkę, przeczytałeś o Legii Cudzoziemskiej i nagle uznałeś, że no w sumie tak przeczytałem. To jakbym tam był, kurwa. I od tamtej pory, odkąd to przeczytał, pierdoli te głupoty cały czas. Tam było kilka słów po francusku, tylko że debil nie zrozumiał, że to się inaczej pisze, inaczej wymawia. On tak, jak tam było napisane, tak to wymawia. I chodzi i truje tych ludzi tym parafrancuskim. No. Skończę twój monolog. Kto pyta? To pytanie błądzi.